Witamy serdecznie w Debatorium. W dzisiejszym odcinku naszym gościem będzie pan Piotr Zaremba z miesięcznika Uważam, że Publicysta. Tygodnika. Tygodnika zatem, tak. Czyli wychodzi jeszcze częściej. Oraz grupa licealistów z Liceum Kuronia. Czy mam rację? Tak. Świetnie. W dzisiejszym odcinku naszym tematem przewodnim jest szkoła przyszłości, czyli jak powinna wyglądać, co zmienić, co jest tak, co nie tak. I same z moją ściągawką ważne tematy. Czy rzeczywiście szkoła wypełnia swoje podstawowe zadanie? Czy przygotowuje do dorosłego życia? Czy przygotowuje do samodzielnego życia, gdzie uczniowie są w stanie sobie potem radzić? Czy tylko jest to po prostu przygotowanie do egzaminu na kolejny etap, kolejna szkoła, studia i tylko zdawanie egzaminów, przechodzenie kolejnych płotków? Czy absolwenci są szczęśliwi, zadowoleni z sposobu, w jakim funkcjonuje szkoła? I tak ogólnie, czy czujecie się przygotowani do dorosłego życia? Czy jesteście przygotowani wejścia w dorosłość? Czy umiecie wypełnić PIT? Nie. Nie potrafię. Przykro mi. Uważasz, że powinna cię do tego przygotować szkoła? Tak, uważam, że szkoła nie przygotowuje do życia praktycznego. Są to jakieś przedmioty, które nie przygotowują nas do tego, co powinniśmy potrafić naprawdę. Że uczniowie wychodząc z liceum nie zawsze potrafią sobie poradzić w życiu codziennym. Uważasz, że co jest tego przyczyną? Czy są to jakieś przestarzałe metody? Czy jest to po prostu zły program nauczania? Czy powinniśmy... Co jest tym problemem? Co trzeba zmienić, aby w przyszłości szkoła funkcjonowała lepiej? Uważam, że to jest chyba właśnie problem systemu nauczania, kiedy skupiamy się głównie na prowadzeniu lekcji, a coraz bardziej im wchodzą nowe reformy do szkoły, tym bardziej jest ograniczany czas w edukacji innej, od tej pozaszkolnej, czyli wszelkiego typu wyjścia. Nauczyciele są rozliczani z każdej godziny lekcyjnej i nie mogą poświęcić czasu, żeby z uczniami wyjść choćby do teatru, który też w jakiś sposób nas kształci, tylko muszą prowadzić lekcje, bo z tego zostaną rozliczani. Nie, pytanie, czy do współczesnej szkoły można mieć zaufanie, czy wierzysz w to, że po prostu wychodząc z tej szkoły będziesz potem przygotowana do życia, czy po prostu, czy nauczyli cię, że jeśli, powiedzmy, polejesz się jakimś mleczkiem do czyszczenia, to czy potem należy się polać sokiem z cytryny, który zneutralizuje kwas, czy jednak umiesz wymienić 10 różnych zasad soli, których w ogóle ci nie przydadzą, czy jest ci potrzebna chemia, geografia, biologia, czy po prostu masz zaufanie do tego systemu nauczania i do tego, jak to wszystko się ciągnie. Okay, rozumiem. To jest bardzo ciężkie pytanie, ponieważ możemy ufać i możemy też nie ufać. Z jednej strony jest nam potrzebna ogólna wiedza z historii, z języka polskiego, z matematyki czy z geografii, bo uważam, że to jest nowa reforma, w której na przykład klasy humanistyczne mają ograniczoną geografię. Na przykład nie dowiedzą się, jakie są na przykład rzeki w Afryce, czy góry w Afryce, a powinniśmy to wiedzieć. Powinniśmy wiedzieć, jak wygląda świat, powinniśmy wiedzieć, jakie są sole na chemii. Jednak z drugiej strony uczymy się takiej typowo książkowej wiedzy, a nie uczymy się praktyki. Jednak z drugiej strony ta książkowa wiedza jest nam potrzebna. Chociażby my mamy inne zainteresowania, ale nasze dzieci mogą mieć inne zainteresowania od nas. I rzeczy, które my zdobyliśmy w liceum czy w gimnazjum, mogą się przydać po kolejnym pokoleniom. Z drugiej strony też nie wiemy, czy za 10 lat nie zmienię zdania i będę chciała robić coś innego niż robię teraz, tak? Co mnie się teraz podoba. Czyli jest to po prostu poszerzenie perspektyw, tak. Też w jakimś stopniu, bo po prostu wszystkiego możesz spróbować. Kapie po mnie to po prostu całe natchnienie. Możesz spróbować wszystkiego i znaleźć to, w czym jesteś dobra, tak? Dokładnie. I uważam, że w liceum nie powinniśmy podejmować decyzji, jakie chciałabym mieć rozszerzone przedmioty, tylko powinniśmy wszystkiego się uczyć na podstawowym poziomie. Jedynie my, naszą inicjatywą powinno być to, czego chcemy się uczyć i nauczyciele powinni być takimi mentorami, którzy nam w tym pomagają, a nie z góry mamy narzucone, że uczymy się tego i to jest w książce. Właśnie to też jest ten problem z wyjściami w szkole, ponieważ głupie wyjście do teatru, czy chociażby do muzeum, może nas zainspirować do czegoś. Pokazać nam, że w szkole nie istnieje tylko historia, ale na przykład też jest archeologia, co może podobać się na przykład jednej czy dwóm osobom w klasie, ale uważam, że właśnie te dwie osoby są bardzo ważne dla systemu edukacji, ponieważ system nas teraz przygotowuje jako takie produkty gotowe.
Czyli mówimy o indywidualnym podejściu do każdego ucznia. Szkoła powinna do nas indywidualnie podchodzić, a właśnie nie podchodzi. Znaczy, mogę tak bardzo. Teraz tu ja widzę pewną nieścisłość w tym, co mówi moja koleżanka, dlatego że jeśli mówimy o tym, że szkoła ma indywidualnie do kogoś podchodzić i automatycznie mówimy, że wszyscy powinni się uczyć wszystkiego, no to coś jest chyba nie tak, dlatego że takie predyspozycje, no taki ten typowy podział, tak, humanista, umysł ścisły, widać już tak naprawdę u dzieci w podstawówce. Ja jestem w stanie powiedzieć, że od podstawówki wiedziałam, że po prostu nie lubię matematyki, że to nie jest coś, co ja chcę robić i nie wiem, to nie jest coś, z czym czuję się dobra, mimo to nadal no, jakoś musiałam się tego uczyć, tak? I rozumiem, że w podstawówce, w gimnazjum, okej, potem poszłam do liceum i nadal mam tyle tej matematyki i tyle takich niepotrzebnych mi w praktyce zadań i takie zagadnienia, które jestem w stanie teraz powiedzieć, że to mi się naprawdę nie przyda. I jeśli to by było pokazywane od strony praktycznej, jak do tego podejść, to okej, jestem w stanie to zrozumieć i jestem w stanie się tego nauczyć i myślę, że wtedy każdy uczyłby się tego, bo miałby takie poczucie, że to mi się przyda. Ale w momencie, kiedy uczymy się, no nie wiem, rzeczy z kosmosu, tak jak na przykład, ojejku, tak na szybką, to może niekoniecznie przykłady, ale no niektóre rzeczy są kompletnie z kosmosu, tak? Nie wiemy, do czego to użyć i wiemy, że to się po prostu nie przyda, geometria analityczna. Przepraszam, ale no ja będąc teraz ukierunkowana na to, co chcę robić, ucząc się rozszerzonej historii WOS-u, wiem, że ta geometria analityczna mi się nie przyda w życiu i ja jednak na studiach prawa nie będę wyliczać sobie tego wszystkiego i tak naprawdę ucząc się tego rok temu, ja nie jestem w stanie powiedzieć, czego się uczyłam, więc myślę, że moje dzieci także z tego nie skorzystają. No przepraszam, no zatrudnię jakiegoś korepetytora, ewentualnie będę liczyć na to, że system edukacji im wystarczy i nauczyciel w szkole po prostu będzie w stanie im przekazać tą wiedzę. Jeśli chodzi o to, to myślę, że właśnie indywidualizm w szkole i w tej szkole jutra, w tej szkole przyszłości jest najważniejszy i to, co my chcemy robić i jeśli ktoś nie jest ukierunkowany, to proszę bardzo, może sobie wybrać tak naprawdę wszystkie przedmioty i to jest właśnie ten problem, że my uczniowie powinniśmy mieć możliwość wyboru przedmiotów, których chcemy się uczyć. Oczywiście, to, nie wiem, to nie będzie jeden przedmiot, dwa, trzy, tylko nie wiem, przykładowo pięć przedmiotów, których chcę się uczyć, bo tak naprawdę teraz klasy historyczne czy jakieś takie klasy na przykład mają ograniczoną matematykę. Jeśli ktoś lubi i matematykę, i historię, i na przykład właśnie jest tak różnorodny, no to proszę bardzo, ale takich klas tak naprawdę nie ma, więc może czas zastanowić się nad tym, żeby nie ograniczać uczniów jeszcze bardziej, czy nie rozszerzać im wszystkiego, bo no, historia, nie wiem, fizyka czy jakieś inne rzeczy, no może niekoniecznie dla wszystkich są potrzebne. Inny uzna, że nie wiem, historia czy wiedza o społeczeństwie jest mu kompletnie niepotrzebna i te podstawy, które zdobędzie w gimnazjum, mu wystarczą. Więc myślę, że to jest naprawdę indywidualna sprawa i do tego naprzód tym wymaganiom powinna wyjść edukacja w Polsce, system edukacji. Rozumiem. Mogę się tylko? Oczywiście. Chciałam powiedzieć tylko, że chodzi mi o to, że powinniśmy być na tej podstawie, że powinniśmy wiedzieć niektóre rzeczy, człowiek po prostu musi wiedzieć. Wiedza podstawowa, nie może ogólna, być takiej oczywiście sytuacji, że na przykład uważam, że problem na przykład humanistów nie jest taki, bo ogarniać jakąś matematykę, biologię czy chemię, to takie rzeczy rzadko się przydają w życiu codziennym, ale jednak problemy są dla mnie umysły ścisłe, które mają mieć ograniczoną historię i WOS. Nie wyobrażam sobie, że jakikolwiek matematyk nie będzie znał jakichś faktów z historii Polski, czy chociażby historii świata, które są naprawdę podstawowymi rzeczami. No, nie musimy. Zdobyje w gimnazjum, tak, więc nie musi. Ale jednak właśnie chodzi mi o to, że w gimnazjum dowiem się, jakie były wojny prowadził Aleksander Macedoński. Jednak rzadko ktoś potrafi odpowiedzieć, na czym polegał PRL w Polsce, tak? To jest ten główny problem. Oczywiście, a w takim razie. Ja uważam, że tutaj powinniśmy spojrzeć też na tą, moim zdaniem, najgorszą reformę, jaka weszła, to było wprowadzenie gimnazjum w Polsce i stworzenie szkoły gimnazjalnej. Myślę, że jak wszyscy tu siedzimy, nie wiem, czy ktoś nie zgodzi się z tym, że lepszy system to było 8 klas szkoły podstawowej, a następnie liceum. To właśnie 8 klas szkoły podstawowej mogłoby wykształcić u nas tę podstawową wiedzę, czy z historii, czy z matematyki. Natomiast wybór liceum skupiłby już się na tym, co chcemy w przyszłości robić. W końcu nie możemy zawsze polegać na tym, że pójdziemy do liceum ogólnokształcącego, które da nam wszystko, bo my w ten sposób nie nauczymy się podejmować wyborów w swoim życiu. Zawsze będzie to, że widzimy uniwersalizm, a powinniśmy się uczyć, jak podejmować decyzje. Powinniśmy zobaczyć, że wybieramy takie liceum, bo taka jest nasza decyzja, czy ona jest zła, czy dobra. My się na niej właśnie uczymy. Więc największym problemem jest chyba właśnie stworzenie gimnazjum w Polsce. To był naprawdę ogromny błąd. Ja mam pytanie do pana. Co pan uważa w takim razie i o stworzeniu właśnie gimnazjum, i o profilowaniu tak samo liceum klas, czyli w
wkładaniu, powiedzmy, w te ramki uczniów, i że idą albo tutaj jest to humanista, albo jest to ścisły i po prostu ograniczamy jakąkolwiek inną wiedzę przez cięcie godzin. To znaczy, profile zawsze były, to tak, klasy ale... były profilowane od niepamiętnych czasów. Ja też chodziłem kiedyś do liceum i maturę swoją zdawałem w 82 roku, to jest dla was jakiś w ogóle prehistoryczny czas, jak sądzę. I chodziłem do klasy biologiczno-chemicznej, po czym studiowałem historię, a dzisiaj jestem dziennikarzem. Więc to też trochę ostrożnie, od razu przejdę do tego zasadniczego sporu między dwiema paniami, trochę ostrożnie z taką myślą, że wszyscy tak naprawdę dobrze wiedzą, jak pani powiedziała, już na poziomie gimnazjum, czy być może podstawowym, pana postulat spełnić i właściwie w ogóle zrezygnować z gimnazjum, już wszyscy doskonale wiedzą, co chcą robić. No nie, to tak nie jest. Tak nie jest, młodzi są jakby bardzo różnymi typami. Są rzeczywiście typy wyłącznie matematyków, którzy po prostu uważają to za mordęgę, że muszą dowiadywać się o jakichś tam bitwach, jakichś tam dziwnych historiach z przeszłości. Są ludzie, którzy rzeczywiście nienawidzą matematyki, cierpią i nie umieją, ale są też ludzie pośrodku, są ludzie, którzy łączą to. No i oczywiście może idealny byłby taki system, który pani przedstawiła w pewnym momencie, że należałoby stworzyć właśnie nieskończoną ilość zbiorów, gdzie każdy by sobie chodził na takie zajęcia, jakie chce i łączył to wszystko, ale tylko że warunka szkoły, mówiąc szczerze, to jest troszkę nierealne. To znaczy, no to trzeba by wtedy to by stworzyło mnóstwo rozmaitych komplikacji, choćby organizacyjnych, no bo choć oczywiście jakieś elementy takiej szkoły występują w Ameryce, prawda? Amerykańska szkoła, jak państwo oglądacie filmy, na przykład jest bardzo dużo filmów dziejących się w szkole amerykańskich, to tam widać, że oni nie chodzą na wszystkie lekcje razem, tylko się jakby dobierają w rozmaite zespoły, no ale to zawsze i tak coś wypadnie z tego, to znaczy zawsze i tak oczywiście ktoś na przykład, nie wiem, po drugiej klasie uzna, że wielbił chemię, a teraz nagle zafascynowała historia. I pod tym kątem jednak ja bym się opowiadał za panią na prawym skraju, bo myślę, że jest rolą jednak chyba szkoły, także średniej, czy tej właśnie takiej najwyższej średniej, bo teraz właśnie nie wiadomo, ze szkołą średnią, żeby pokazać taką możliwość wyboru. Ta możliwość wyboru naprawdę się przydaje czasami bardzo późno. Ja mam też inne doświadczenie, poza tym, że byłem kiedyś licealistą, więc się przez 4 lata uczyłem w szkole, byłem nauczycielem, bardzo dawno temu znowu, bo w latach 87-91 też są to dla was dość prehistoryczne czasy, ale już może mniej. No i rzeczywiście widziałem, to było bardzo dużo klas, więc ja miałem akurat dość szeroki kontakt z młodymi ludźmi, bo uczyłem właściwie pewnie kilkanaście klas w ciągu swoich tych 4 lat. I miałem takie poczucie, że ci ludzie są bardzo różni. Znaczy oni rzeczywiście w bardzo różnym momencie na przykład podejmują decyzje. Ten nowy system, który wchodzi właściwie od tego roku do liceum, to rozumiem, że państwa już nie obejmie, chociaż pierwsze klasy chyba tak. Zakłada, że po pierwszej klasie już w zasadzie idzie się wyłącznie z tymi przedmiotami, które potem będą potrzebne do studiów. Tylko że problem, co będzie, jak ktoś w trzeciej klasie maturalnej dozna olśnienia i powie, że jednak to prawo jest dla mnie przyszłością, a nie na przykład politechnika. No tacy ludzie również istnieją. Jest mnóstwo innych argumentów, no ale podejrzewam, że pan pewnie nawołuje do streszczania się, więc na razie się do tego ograniczę. Chciałbym mi bardziej o to, czy w ogóle jest sens profilowania, czy nie ma tego, skoro, nie, no, całkowicie skoro profilować... i tak ludzie potem zmieniają ten zawód, tak po socjologii tutaj McDonald's, albo tutaj prowadzimy tiry, wie pan, o co chodzi, po prostu i tak ludzie to wszystko, cały czas są pełne zmiany, pan też powiedział, biologia. No tak. I pan sam wybrał tą biologię, czy to też była tak, jakaś... Tak, no wybrałem, ale głównie z towarzyskich powodów oczywiście, bo to też czasami ma w szkole znaczenie, więc nie jest to do końca może taki klarowny wybór. Po prostu chciałem ze swoimi kolegami chodzić po podstawówce w liceum do wspólnej klasy. Natomiast oczywiście, profile oczywiście ułatwiają trochę życie w tym sensie, że ci uzdolnieni bardziej, bo kiedyś były też klasy ogólne i te klasy ogólne zakładały właśnie, że nie ma profilu, prawda? Natomiast jeżeli ktoś jest rzeczywiście tym matematykiem takim od podstawówki, jak pani powiedziała, no to pewnie lepiej, żeby on trochę tej matematyki miał więcej. Ale w tym starym systemie, tym najstarszym systemie, który mnie dotyczył, no jednak to cofnięcie się było możliwe nawet w klasie maturalnej. Już po reformie Handkego, kiedy jednak ograniczono te przedmioty w liceach już dla wszystkich, prawda? Już było to trudniejsze. Moim zdaniem teraz będzie to praktycznie niemożliwe. Mnie się to nie podoba. Aczkolwiek mówię, ja rozumiem też oczywiście, że to ktoś może być bardzo nieszczęśliwy, bo ktoś może uważać, że nie powinien się
od pewnego momentu już uczyć niczego poza tym, co mu jest potrzebne. No tylko właśnie, znowu, no, pani na przykład mówi o tej matematyce tak niechętnie, ale ja powiem w ten sposób, matematyka nie ma wyłącznie takiego chyba celu, żeby się, sam uważam ją za mordęgę, ale to nie jest tylko wyłącznie kwestia tego, żeby sobie zapamiętać. Oczywiście my nie zapamiętamy geometrii analitycznej, to znaczy my nie będziemy po 20 latach budzili się w nocy i, prawda, rozwiązywali zadania. Ale jest też coś takiego jak sposób myślenia pewien. No, to chyba znaczy... właśnie chodzi o zły sposób nauczania tej matematyki. No to możliwe. Dokładnie to możliwe. O to chodzi, że w Ameryce uczniowie uczą się matematyki przez grę komputerową, gdzie przechodzą kolejne poziomy, która jest naprawdę w najnowszej technologii, w 3D. I przechodząc kolejne poziomy, nie wiem, pokonują, znajdują X-a, pokonując smoki, dzięki to czemu... To zawrzyjmy kompromis w takim razie, okej. Znaczy, bo to jest... 25% maturzystów nie zdało matury przez matematykę 2 lata temu. No a zarazem ona jest coraz łatwiejsza tak naprawdę, więc to też trochę wynika, mówiąc brutalnie, to że tylu ludzi nie zdało tam kilka razy matur w Polsce, wynika też z tego, że są coraz bardziej masowe licea. No i to jest niestety tak, że no jak się zakłada, że musi zdać ogromna ilość ludzi, no to po prostu tu pojawia się problem. Ale dobrze, zawrzyjmy kompromis, bo pani w powiedziała coś takiego, że warto by uczyć trochę inaczej, ale wszystkiego. Więc może to jest tak, że nie należy rezygnować z przedmiotów, tylko inaczej ich uczyć. To znaczy, żeby pokazywać te przedmioty już w starszych klasach, no tak bardziej powiedziałbym, czy to, nie wiem, w połączeniu z rozrywką, czy w połączeniu właśnie z tymi, jak Państwo to nazywają bardzo ładnie, ja nie słyszałem takiego pojęcia, wyjściami. To znaczy, tak, żeby czasami można było te zajęcia prowadzić poza szkołą. No jeżeli tak, to ja bym jednak się nawołał do tego, żeby możliwie najdłużej było wszystko, chociaż już się wszystkiego i tak nie będzie, bo nawet za moich czasów na przykład no, klasy humanistyczne chemię miały tam nie do samego końca, prawda? Oczywiście, no to jest, teraz to jest pytanie do licealistów. Czy w takim razie matura z matematyki powinna być obowiązkowa, czy nie? Znaczy moim zdaniem nie, dlatego że... Moim zdaniem nie, dlatego że nie każdy ma te predyspozycje i to jest jak najbardziej udowodnione, tak? To nie jest tak, że każdy jest w stanie rozwiązać to, co jest na maturze. I niektórzy rzeczywiście mają tak, że po prostu tego nie rozumieją i koniec. No i nie ma czegoś takiego, że ja się tego wykuję, zrobię to, bo to jest wtedy bez sensu. Jeśli nie jesteśmy w stanie zrobić tego z takiego czysto logicznego myślenia, jeśli nie jesteśmy w stanie zrozumieć tego i tak rozgryźć, tak, to nie jesteśmy w stanie tego zrobić i to jest bez sensu. Tak samo jak, nie wiem, rozwiązywanie niektórych zadań po prostu na matematyce. No, my się skupiamy na matematyce, ale ja już tak może rozszerzę to i o fizykę, i o chemię, bo to nie chodzi o to, bo na przykład, nie wiem, ja mam coś takiego, że ja tego nie lubiłam, mimo to potrafiłam się tego nauczyć, tak, i zaliczyć rzeczywiście na jakieś, nie wiem, rozsądne oceny, czy, nie wiem, naprawdę przyzwoite. I nie miałam nigdy problemu z czymś takim, że, nie wiem, nie zdaję, czy naprawdę te oceny gdzieś tam leżą i, no i są złe. Ale niektóre osoby po prostu tego nie potrafią pojąć. I moim zdaniem edukacja w Polsce nie powinna jeszcze bardziej im tego utrudniać i mówić, że ty musisz to umieć, bo to jest konieczne, tylko ograniczyć to w takim stopniu, żeby ten człowiek miał tą podstawową wiedzę, tak? Potrafił wykonać to, co musi wykonać w życiu, żeby ta wiedza była podana w kontekście praktycznym przede wszystkim, żeby to nie było coś takiego, że ja rzucam kawałek mięsa i nie wiem, jak z niego zrobić kotlet, bo surowym mięsem się nikt nie naje, tak? I to właśnie o to chodzi, że polska szkoła właśnie coś takiego robi, ona daje nam rybę, a nie daje nam wędki, a ja bym chciała jednak tą wędkę i chciałabym sama złowić tą rybę, w jakimś takich ograniczeniach, wiadomo, ale moim zdaniem właśnie tak jak 8 klas szkoły podstawowej dawało tą taką ciągłość programową, tak w gimnazjum, znaczy podstawówka jest urywana i w gimnazjum jest zaczynane z powrotem to, co było w podstawówce. W momencie, kiedy byłoby 8 klas podstawowych, to ta ciągłość materiałów zapewniam, że no na przykład, nie wiem, moi rodzice czy młodsze roczniki, tak, może starsze, przepraszam, jednak wiedzą, na czym ten PRL polega, ponieważ miały tą ciągłość i ta historia, czy WOS, czy jakikolwiek inny przedmiot był realizowany. Natomiast idąc do liceum, ja rozumiem, że nie wszyscy są gotowi powiedzieć, co chcą robić, dlatego powinni mieć wybór, tak? Że na przykład, nie wiem, nie chcę iść, w tym momencie moim zdaniem nie mają wyboru, bo idąc do liceum, ja muszę wiedzieć, co chcę robić, tak? Bo idę do klasy profilowanej i to nie jest tak, że
Na przykład my mamy w klasie taką dziewczynę, która jest w klasie politologicznej, ma rozszerzoną historię WOS, a idzie na, później na biologię i ona już w tym momencie wie, że idzie na biologię, jest przed maturą i w tym momencie jeszcze może coś z tym zrobić, tak? Chodzi na dodatkowe kursy i tak dalej, doszkala się, bo naprawdę wie, że chce to robić i jej się odmieniło, ale nie ma już w tym momencie możliwości zmiany tej klasy, bo w żadnym liceum jej do takiej klasy nie przyjmą, bo przez 2 lata nie miała rozszerzonej tej biologii, więc moim zdaniem takie tłumaczenie, że komuś się może odmienić, to na poziomie liceum to też nie jest do końca dobre. Dobre, bo no to się już wtedy nie łączy. My i tak już wtedy, teraz, w tym momencie ona nie ma możliwości zmiany tego. Jasne, i jasne. Musi to robić na własną rękę i to tylko chodzi od tego, czy chce. Z drugiej strony, znaczy przed chwilą jak zadałem to pytanie, zdania były podzielone, więc... Znaczy do tego, co powiedziałaś, to na pewno historia jest bardzo ważna w życiu człowieka, ale uważam, że matematyka jest potrzebna, dlatego że powinniśmy mieć się wiedzę na ogólnym poziomie i teraz przynajmniej tym, co ja mam jeszcze system nauczania, nie tak jak już klasy pierwsze, mam 30%, żeby zaliczyć matematykę na maturze. To są naprawdę taki poziom, to jest niziutko, to jest podstawa taka naprawdę czołgająca się i uważam, że nawet jak ktoś nie potrafi tego pojąć, to jest w stanie się tego nauczyć, bo 30% to można nawet osiągnąć z samych zamkniętych zadań, gdzie można zrobić na czystą logikę, a matematyka jest ważna, dlatego że ona uczy właśnie logicznego myślenia i gdyby nie to, że jest na maturze, to w sumie mało osób by miało chęć i jakąś motywację, żeby się jej nauczyć. Właśnie może koledzy tam się wypowiedzą. Z jednej strony jest to prawda, ale z drugiej właśnie ta matematyka, powiedzmy, opóźniła o rok edukację 25% maturzystów. Nie, ale ja nie chcę też tego mówić, że ona jest niepotrzebna, tylko uczmy się jej w praktycznym spektrum, tak, a nie kompletnie, ja nie wiem, do czego to wykorzystać. A propos tego logicznego myślenia, no to jeśli chcemy się uczyć logicznego myślenia, to znajdźmy sobie jakieś dodatkowe zajęcia z filozofii i wtedy naprawdę nauczymy się tego tak dobrze, że matematyka po prostu może być wyrzucona z tego. I nie potrzebujemy tego. A też a propos tej matury z matematyki, to też może właśnie przekreślać szanse wielu młodych ludzi na dobre studia, bo wtedy nie, zdają słabą matematykę i urywają im się te punkty i mogą się nie dostać na przykład przez 2 punkty stracone na matematyce. A słabo zdadzą matematykę i nie dostaną się na filozofię, na którą chcieli iść, więc nie powinni... Nie jest potrzebna matematyka. Tak. Filozofia i matematyka to nie jest to samo, to nie jest logika. Tak nie jest, to nie jest. Logiczne myślenie, dobrze, no ale matematyka, ja osobiście uważam, że matematyka powinna być na maturze. Osobiście mam problemy z matematyką. I uważam, że właśnie ta matura mobilizuje mnie do czegoś takiego, że po prostu chcę spiąć się w sobie i zrobić to. I to też przyda się mi w przyszłości, bo tak jak powiedziała koleżanka, 30% to są glony wodorosty po prostu. To są takie podstawowe zadania. I jeżeli ktoś nie potrafi rozwiązać takich podstawowych zadań i przez to nie zdaje matury, to oznacza, że albo nauczyciel, który go uczy, jest kiepski, albo on po prostu jest leniwy, ponieważ naprawdę, kiedy ktoś chce się czegoś nauczyć, to jest to w stanie zrobić. Ja tak uważam, bo jeżeli ja chciałam się nauczyć matematyki, to się jej nauczyłam, mimo wszystko. Nie było to łatwe, było wiele wyrzeczeń, jednak nikt nie mówił, że w życiu będzie nam łatwo, tak? Musimy też podejść do tego praktycznie. Jeżeli nie ma być matury z matematyki, to w tym momencie, nie wiem, po co nam matura z polskiego? No bo przecież są ludzie, którzy nie lubią języka polskiego, no to po co nam matura z języka polskiego? Po co nam matura z języka obcego? Bo przecież ktoś nie lubi angielskiego i też nie musi zdawać matury z angielskiego. To według mnie to są takie zależności, no. Ale język polski... Proszę bardzo. Ale język polski to jest twój język narodowy i wypadałoby, żebyś zdała z niego maturę, tak? No bo jednak musimy też wykształcić w sobie ten patriotyzm, bo kto później, kiedyś może, jeśli będzie taka potrzeba, będzie walczył o Polskę. Nie ci, co walczyli kiedyś, tylko my. I my musimy się tego uczyć, my musimy to w sobie wykształcać, a matematyka cię nie uczy patriotyzmu i logika jest główną doktryną filozofii, a nie matematyki. Pan jako dziennikarz i humanista, co uważa o dokładnie o tej matematyce nieszczęsnej i
tych 30%, które z jednej strony są niby glonami i wodorostami poniżej poziomu morza, 150 metrów. A to rozumiem, że młodzi ludzie są glonami, bo ja nie zrozumiałem tych glonów i wodorostów w ogóle. Chodziło mi o to, że sam procent, te 30%, to jest taki poziom. Rozumiem. Już pojmuję tę metaforę, dobrze. Co ja myślę o matematyce? No, za moich czasów matematyka była dla wszystkich, chociaż był zróżnicowany oczywiście pod kątem profilów poziom tej matury. Potem rzeczywiście z niej zrezygnowano i teraz do niej powrócono. Mówię szczerze, ja nie mam jakiegoś bardzo wyrobionego zdania z jednego powodu, bo wrócono do niej w czasie, w momencie, w którym akurat jakby ogólnie się zmienia system oświaty w drugą stronę. Znaczy ogólnie się mówi młodym ludziom, że coraz mniej wspólnych rzeczy powinno być w szkole, a coraz więcej właśnie możliwości wybierania, że właściwie te ogólne nauczanie ma mniejsze znaczenie niż przygotowanie praktyczne. No i w takiej sytuacji ta matematyka trochę jest takim dysonansem. Prawdę mówiąc, złośliwi mówili, że to po prostu wynikało z tego, że pani minister poprzednia, Katarzyna Hall, była matematykiem. Ona była nauczycielką matematyki i ona tę matematykę wprowadziła jakby trochę jakby kontra całej logice tych zmian, które przeforsowała jednocześnie. Więc ja nie mam tutaj mówiąc wyraźnego zdania. To znaczy, ja myślę, że pani dotknęła jednej ważnej rzeczy. Znowu się na panią powołam i mam wrażenie, że w wielu sprawach mamy podobne intuicje. Aczkolwiek to jest bardzo niepopularny pogląd i część z Państwa może jego odrzucić. Ja też Pana argumenty też trochę rozumiem, natomiast, bo rzeczywiście, no, dlaczego nie filozofia w takim razie, dlaczego nie logika, prawda? Natomiast jest w ogóle, przy wszystkich pytaniach, po co mamy czegoś się uczyć, jest jeszcze jeden element. Znaczy, niestety, my się powinniśmy również uczyć tego, że musimy w życiu potem robić różne rzeczy, których nie lubimy. No bo to jest, dorosłe życie tego jest pełne. Także jak wybieramy zawód, to nie wszystko, czym się zajmujemy, na przykład lubimy. Ja na przykład jestem dziennikarzem i teoretycznie to lubię, no ale piszę czasami o rzeczach, które mnie szalenie fascynują, a czasami o rzeczach, których nie rozumiem na przykład. Ale jak się muszę zabrać za jakieś tematy ekonomiczne, to oczywiście w końcu je pokonuję, ale trudniej mi jest. I to jest, myślę, podobna trochę sytuacja. No, to jest tak, że jak my będziemy od dzieciństwa przyzwyczajeni, że no, w zasadzie jak coś lubisz, to się tego uczysz, jak czegoś nie lubisz, to w ogóle możesz to odłożyć. To jest moim zdaniem niezdrowe. Co nie oznacza, że akurat ta matura musi koniecznie być. Ja tego nie wiem, mówiąc szczerze. To jest ciężkie pytanie. No, słyszę, że jest dość łatwa tak naprawdę, więc no, jeśli ci ludzie nie zdali, no to... Rozwiązałby pan tę maturę? No ja... Myślę, że gdybym się uczył wcześniej, to bym rozwiązał. Natomiast gdybym teraz miał przystąpić, to pewnie bym nie rozwiązał. Ale dużo moich znajomych potrafi to, nawet po wielu latach, bo no, tamto liceum jednak miało pewien poziom. My na przykład dość dobrze pamiętamy coś, co dla was jest rzeczą straszliwą, pewnie język rosyjski. Na przykład nas tym katowano, on był obowiązkowy wtedy i do dzisiaj ja na przykład pamiętam sporo z języka rosyjskiego, chociaż tego nie lubiłem, miałem truje zawsze słabą z tego języka, więc w tym sensie no, to nie jest takie proste, to znaczy nie proste jest tak zważyć, to znaczy co tak naprawdę nam włożono do głowy, bo często tym argumentem jest to, że przecież no, pyta się kogoś po 5 latach i nie pamięta. No, ale może na przykład ma pewne umiejętności, które pozwalają na przykład przyswoić tą wiedzę, jaką będzie ona potrzebna. No, to samo jest z techniką na przykład, prawda? No, w zasadzie znaczy, ludzie są jedni utalentowani technicznie, drudzy nie. No, potem się zawsze pojawia problem, że trzeba bić gwóźdź w ścianę, prawda? Teoretycznie no, powinno się pewne rzeczy umieć. No. Ale no, to jest jeszcze oddzielny trochę problem, zajęcia praktyczne, więc na razie też się ogranicza do tego. Naszym tematem dzisiejszym jest oczywiście Szkoła Przyszłości. Pozwoliliśmy sobie zrobić małą sondę na Krakowskim Przedmieściu, czyli na bardziej ruchliwej ulicy w Warszawce. Jesteśmy w Warszawie na Krakowskim i będziemy dzisiaj pytać, jak powinna wyglądać szkoła przyszłości, tych starszych i tych młodszych. Nie ma szkoły. Szkoła jest niepotrzebna moim zdaniem. Liczy się chęć do pracy i swoje zaangażowanie. Chęć osiągnięcia jakiegoś sukcesu. Jeśli tu w głowie masz czopa i nie ogarniesz sobie tematu, że chcesz coś osiągnąć, to będziesz zamiatał ulicę i będziesz w Tesco przesuwał kasę za 1200. Sądzę, że profilowanie edukacji aktualnie tylko i wyłącznie w kierunkach technicznych, a zaniedbywanie humanistyki spowoduje, że po prostu będziemy głupieć jako społeczeństwo. Dużo mądrzejsza niż jest w tym momencie. Czyli co zmieniamy? Podejście nauczycieli do uczniów. Bardziej indywidualne? No, nie powinni ich traktować jakich idiotów, którzy nic nie wiedzą. Czasami uczeń wie wiele więcej niż nauczyciel. Może nie okrajać tak strasznie programu i robić ze wszystkich geniuszy, czyli jedni muszą się interesować tylko matematyką, a drudzy tylko historią. Tylko jednak mamy licea ogólnokształcące i powinniśmy się przygotowywać do życia ze wszystkiego. Żeby dłużej trwało nauczanie, że nie jedna lekcja, jeden temat, bo trudno to przyswoić wszystko. Czy jeszcze istnieje w tym kraju kultura?
w której absolwenci jednak no, mogą szukać zatrudnienia i jeżeli nie będziemy jej likwidować, to jakieś miejsca pracy jednak powinny być. Co więcej, wydaje mi się, że powinniśmy rozszerzać rynek pracy, no, ze względu na to, że powinniśmy rozszerzać po prostu zakres działania kultury w naszym kraju. Myślę, że dobrze by nam to zrobiło. Więcej takich jakichś zajęć praktycznych, gdzie się mogliby studenci rozwijać. Na przykład studenci, no, uczniowie. Nie wiem, co jeszcze. Facetowie. O, więcej facetów. Na pewno nie zmieniałbym tak często programy podstawowe. Programy nauczania. No bo to jest bez sensu. Moja siostra na przykład idzie do liceum i musi wszystkie książki nowe kupować, ponieważ zmienił się program, już nie może korzystać ze starych. No to dla mnie to jest bez sens, żeby ciągle coś zmieniać, no i od razu jest nowa książka, nowy wydatek. Żeby było podstawówka trwała do 8 klasy i dopiero później liceum, żeby całkowicie wyeliminować gimnazjum. Co jest złego w gimnazjum? No w gimnazjum to chodzą dzieci w wieku mniej więcej od 13 do 15 lat, w wieku takim najbardziej rozwojowym, co najbardziej, najbardziej buntowniczy, przez co no, można by powiedzieć, że gimnazjum jest demoralizowane. Jak widać, zdania były zupełnie podzielone. Dla jednych nasz system edukacji przeżywa w tej chwili kryzys, dla drugich jest w latach świetności. To chyba tylko zależy od człowieka, ile wyciągnie z tego dla siebie i jak potem wykorzysta tą wiedzę nabytą w szkole w przyszłym dorosłym życiu. Mikrofon. Tam pani bardzo chciała coś powiedzieć o gimnazjum, ale chyba nie potrafiła się wysłowić. A bardzo mam podobny pogląd, też uważam, że powinna być podstawówka i liceum, ponieważ właśnie w gimnazjum jesteśmy w tym najgorszym wieku. W wieku, kiedy ma się 13 lat, myśli się, że jest się dorosłym, bo idę do gimnazjum przecież, tak. Już wszystko mi wolno, a tak naprawdę wcale tak nie jest. Powtarza się cały czas to samo, co było w gimnazjum i zaczyna się od takiego, przepraszam bardzo, w podstawówce. I ja mam wrażenie, że nie chcę też ubliżyć kolegom, ale ja mam takie wrażenie i też tak myślę, że tak z nami też było, że wyszliśmy z gimnazjum do liceum i byliśmy pewni, że po egzaminie gimnazjalnym, który był w sumie takim egzaminem sprawdzającym naszą wiedzę, została już nam tylko matura. I co to jest dla nas matura? I nagle przychodząc do liceum dowiaduję się, że są rzeczy, które są naprawdę trudne, z którymi ciężko jest mi się poradzić. Też są bardzo duże różnice między programem w gimnazjum, a programem w liceum. Ja miałam przynajmniej takie sytuacje, pewnie moje koleżanki też, że w gimnazjum usłyszeliśmy, że to będzie w liceum, przyszliśmy do liceum, usłyszeliśmy, to było przecież w gimnazjum i dlaczego wy tego nie wiecie. I też uważam, że jest takie podejście gimnazjalistów, że im wszystko wolno, oni już wszystko mogą, przychodzą do liceum i mają taki szok, że no jak to? Ja muszę się uczyć matematyki, ja muszę z niej zdawać maturę. Czyli brak przecież jasnego, określonego programu nauczania, brak ciągłości. Brak też takiego zapału do pracy. I leci do kolegi w łososiowej koszulce. No jeśli mógłbym skomentować to, co koleżanka powiedziała, to moim zdaniem gimnazjum ani podstawówka nie przygotowuje nas, uczniów, na kolejnego etapu. Znaczy gimnazjum lepiej się toczyło w ogóle w jakimś odrębnym świecie. Znaczy jak idziemy do liceum, to jest taka straszna różnica, która taka dobija do ściany, że w ogóle co my tu robimy, że jest tak ciężko. Nauczyciele też wymagają pewnych rzeczy, których nie mieliśmy albo się śpieszyliśmy, nie zdążyliśmy zrobić. I moim zdaniem cała trzecia klasa gimnazjum polegała na tym, żeby się przygotować do egzaminu, żeby szkoła dobrze wypadła, żeby potem oczywiście dyrekcja była z tego rozliczana. Jeśli chodzi o rankingi szkół, to szkoły chyba tylko na tym im zależy, żeby być dobrze w rankingu, żeby jakoś miały obraz, że to jest dobra szkoła, żeby właśnie mieć tych najlepszych uczniów i moim zdaniem też te szkoły, które... Właśnie tylko nakręcanie renomy i tak, bez żadnych... Tak, najlepsze szkoły, które są tylko dla olimpijczyków albo to mu się zdaje, że to jest zły poziom, bo ja myślę, że te szkoły powinny być tak wymieszane, że znaczy osoby trochę gorsze powinny mieć lepszymi, bo się robi coś takiego, że wszystkie najlepsze szkoły są zarezerwowane tylko dla tych najlepszych osób i na przykład osoby, które się średnio uczą, lądują w tych gorszych szkołach i tylko ta elita uczniowska jest kształcona i
jest taka przepaść straszna pomiędzy właśnie wiedzą. To, o czym mówisz, wprowadzono w Ameryce. Obama wprowadził No Child Left Behind, czyli program, w którym każde dziecko, klasa nie może pójść dalej, jeśli jedno dziecko nie potrafi, nie opanowało jakiegoś materiału. Tylko osiągnięto niestety przeciwny rezultat, dlatego że klasy po prostu ogłupiały jeszcze bardziej i dzieci nie mogły się uczyć następnych etapów, ponieważ jedno dziecko, jakiś powiedzmy emigrant nie wiadomo skąd, nawet przez brak znajomości języka angielskiego nie był w stanie opanować jakichś zupełnych podstaw. Więc pytanie, czy taki system też mógłby być, czy przeszedłby w Polsce system indywidualny i klasa nie idzie dalej, jeśli uczeń czy jakiegoś właśnie tak, zamierzam pytać. No tak, to jest problem, bo to oczywiście, po pierwsze może to miałoby jakiś sens, gdyby rzeczywiście, bo pan tu dobrze użył słowa indywidualny, powiedzmy z tymi uczniami słabszymi był czas na dodatkową pracę, na tak zwany dokształt, prawda, to wtedy może to miałoby jakiś sens, no ale oczywiście to jest jednak trochę utopijna wizja, to znaczy taka wizja, że każdy musi być taki sam, bo to prowadzi de facto do upychania tego kolanem, do obniżania poziomu, no. Znaczy to zawsze jak się stawia cele utopijne, to kończy się na fałszowaniu statystyk, tak jak z planami gospodarczymi w dawnych czasach było, kiedy nie było systemu wolnorynkowego, że prawda, no, jeśli miał być jakiś wynik, który władza chciała widzieć, no to wtedy poprawiano go na poziomie statystyki. No, jest tak samo tutaj, prawda, jeśli zakładamy, że wszyscy muszą zdać, no to oczywiście kończy się tym, że się to tworzy fikcję. Ja tutaj jednak jestem zwolennikiem trochę rynku i takiej konkurencji i nawet powiem, że chociaż oczywiście no, państwo tak naprawdę mają nade mną jedną przewagę, macie lepsze rozeznanie realiów. Po prostu wy tę szkołę ćwiczycie na własnej skórze. No. Ale ja z samego faktu, że są szkoły słabsze i lepsze, no, nie widzę nic strasznego. Nie widzę w tym nic strasznego. Ja właśnie akurat te 4 lata w tej nauki swojej, jako nauczyciela, nie jako ucznia, przeżyłem w tak samym słabszym liceum. To znaczy w mojej dzielnicy było kilka liceów i jedno było bardzo dobre i to ja skończyłem, a potem uczyłem w tym drugim, do którego uciekali ci ludzie, którzy sobie nie radzili w moim, w tym, które kończyłem. I powiem wam szczerze, to nie jest straszne doświadczenie. To znaczy, to nie jest straszne doświadczenie, żeby być takim uczniem takiej szkoły, no powiedziałbym, dla średniaków, bo po pierwsze tam jednak też były wybitne jednostki, tylko że one, powiedziałbym, z innych powodów tam szły, bo na przykład były bardziej no, leniwe tak naprawdę, nie chciało im się, prawda? Ale potem jednak oni, ci, którzy mieli znaleźć drogę do studiów na przykład, znajdowali. Oczywiście ja sobie zdaję sprawę, że to skrajny taki podział na takie getta, takie, prawda, taki, no to oczywiście z kolei ma pewne też wady, bo wtedy rzeczywiście no, ci ściągają innych w dół i tak dalej. Natomiast no, nie da się też stworzyć systemu całkowitej równości w szkole. No, to znaczy to jest, no tak mi się wydaje w każdym razie, ale może oczywiście ktoś mi udowodni, że tak nie jest. No. Ja mam do pana takie pytanie, bo pan powiedział, że są dobre licea i gorsze licea, ale co pan uważa jako lepsze liceum? Bo możemy zakładać, że któreś liceum jest gorsze, ale uczniowie, którzy przyszli do niego z takiego poziomu swojej edukacji osiągnęli jeszcze tyle. Natomiast ci olimpijczycy, którzy przyszli do tego teoretycznie wspaniałego liceum, oni byli na takim poziomie i podskoczyli tylko tyle. Więc generalnie te słabsze liceum okazuje się dużo lepszym, bo daje tym młodym ludziom dużo więcej. A to, że ktoś poszedł do lepszego gimnazjum i osiągnął lepszy poziom, to tak naprawdę w liceum okazuje się, że on dużo więcej nie osiągnął. I to liceum żerowało tylko na tej wiedzy, którą on zdobył w gimnazjum. No zgoda, tylko teraz jest trochę inny system niż za moich czasów, bo za moich czasów szkoła tak naprawdę sobie radziła sama ze swoimi uczniami. To znaczy na przykład system maturalny był takim systemem, gdzie no można powiedzieć, wszystko się załatwiało wewnątrz szkoły, prawda? Zdawało się egzamin przed nauczycielami tej szkoły. Oni wiedzieli na przykład w tych słabszych liceach, oni wiedzieli, że ci uczniowie no, nie przeskoczą pewnego pułapu i na przykład no, inaczej ich trochę traktowali. Właśnie zakładali to, że prawda, czasem ktoś może dokonać większego postępu, no w gruncie rzeczy osiągając mniej tak naprawdę. Natomiast no, teraz system jest oczywiście formalnie bardzo zuniformizowany, no bo to się opiera, to sami doskonale wiecie, prawda, matura zewnętrzna, testy, to wszystko ma niby spowodować, że to wszystko jest, że te wymagania są takie jednakowe, prawda, ale oczywiście to jest trochę utopia, no to jest trochę utopia i to prowadzi do różnych absurdów, no bo to trochę już jakby odchodzę od tego pytania pana, no, ale ja na przykład jestem wielkim przeciwnikiem systemu testowego, bo on oczywiście no, uczy tak naprawdę kombinować, prawda, on uczy kombinować, on czasem bije w tych najzdolniejszych, opisywane już rozmaite zabawne historię jednej z poprzednich moich gazet. Kiedyś pracowałem w takim dzienniku, który nazywał się po prostu Dziennik. On już nie istnieje w tej chwili, ale zrobiliśmy taki eksperyment, że kilku profesorów właśnie znawców literatury próbowało znać jakiś tam fragment testu z polskiego. No i oni oczywiście nie zdali tego, znaczy nie na prawdziwej maturze, ponieważ
nie odpowiedzieli dokładnie tak, jak od nich oczekiwano, prawda? A to jest ten system, właśnie jest na to nastawiony, żeby powiedzmy tworzyć pewne sztance takie, prawda? Przy dawnej maturze tak nie było. No, przy dawnej maturze pisało się wypracowania na przykład z polskiego, prawda? Takie klasyczne. I tak naprawdę no, to była swobodna trochę praca. No. Więc w gruncie rzeczy ten system taki zuniformizowany, który miał na celu wyrównać także szanse, no ma swoje bardzo duże wady. Natomiast no, każdy system ma wady, to z drugiej strony też można to skwitować w ten sposób. Może ktoś jeszcze inny powie z osób, które nie zabierały głosu, bo to część jest... Dotychczas powiedzieliśmy, że szkoła przyszłości, szkoła jutra to szkoła bez gimnazjum, ale szkoła z indywidualnym podejściem, z profilowaniem przez ucznia i więcej, z większą ilością, z naciskiem położonym na praktykę, ale to też trzeba się zapytać, idąc z duchem czasu, czy również technologia, czy zamieniamy na przykład książki na laptopy, laptop dla każdego ucznia, na iPady, czy... Ja chciałbym powiedzieć, że też wśród uczniów chodzą, właśnie jedni są zwolennikami, drudzy nie. Ja osobiście jestem i za, i przeciw jednocześnie, ponieważ jeżeli wprowadzamy czy iPady, czy laptopy, to też z jakimś ograniczeniem, bo nie możemy dopuścić jednak do tego, żeby uczeń, powiedzmy, siedział na lekcji i to, co dyktuje nauczyciel, pisał w laptopie, bo to moim zdaniem może prowadzić naprawdę do wręcz analfabetyzmu, bo ten komputer będzie za nas poprawiał błędy, człowiek przestanie myśleć, co pisze, jak pisze, ale jeżeli korzystamy z tego jako jakieś pomoce naukowe, tak? Aczkolwiek jestem przeciwnikiem tego, żeby całkowicie zamienić książki i na laptopy czy iPady, a mam wrażenie, że chyba wśród społeczeństwa są takie pomysły, żeby całkowicie jakby zlikwidować książkę i tylko skupić się na tej elektronice. W takim razie, podsumowując, Szkoła Przyszłości jest to szkoła nowoczesna. Z odniesieniem do tradycji. Z odniesieniem do tradycji, nowoczesna, innowacyjna. I myślę, że tym możemy zakończyć nasz cudowny program. Dziękujemy serdecznie gościom. Dziękujemy. I do następnego odcinka za tydzień. Please, Wolverine, wyłącz już kamerę. No ale w reżyserce wesołość. Tak, no po prostu oni coś tam... Ale, ja, ale tak. Mówili coś panu w ogóle? Zapytaj pana... A ja...